tutaj Patrycja i dzisiaj będę udawać debila na Movie Star Planet. Patrycja, ty nawet nie musisz udawać. Zamknij się, tulpa! Jestem najinteligentniejszą osobą, jaką znasz! Tak w ogóle to czytaliście lub słyszeliście o tulpie, albo słuchaliście creepypasty? Ja się zesrałam, gdy o tym czytałam na strachawce o drugiej w nocy. Dobra, więc zaczynajmy. Może się najpierw zaloguję, tak myślę. Bo to jest chyba dobry pomysł, aby się zalogować, prawda, Patrycja? Bo przecież co możesz innego zrobić, będąc na stronie głównej Movie Star Planet? Pora zakręcić kołami fortuny, o! A nie, dobra, myślałam, że jest nowy temat, ale zapomniałam, że już go widziałam. O, Jesus, ten kanał schodzi na psy! Jaszczurka kiedyś była lepsza, prawda? Ja to bym chciała, aby stara jaszczurka wróciła. Gdzie ona się podziała? Gdzie są te czasy dripka, daj, prawda? Przecież to nie było ani trochę cringe'owe. Dlaczego nie mogę nic zrobić? Dlaczego to mi się nie chce załadować? Już na początku odcinka wszyscy mi życie komplikują. O, się załadowało, hejka. Dobra, chodźmy do kawiarni, bo myślę, że to jest dobry pomysł, aby iść do kawiarni, aby nawiązać jakikolwiek kontakt z ludźmi. Wiadomo, że ja nie wychodzę ze swojej piwnicy już od wieków dawna, odkąd założyłam swój kanał. Cały czas siedzę w domu w swojej piwnicy ukryta i torturuję Umpę Lumpę. Pora zmienić status. Szukam... Szukam chłopaka. O, tu jest jakiś przystojniak. Mieszko, co ty tutaj robisz? Nie powinieneś być czasami w dramie, uczestniczyć w dramie. Iść tam dramę nadal rób, razem z Trójcą Świętą. To jest jedyne, co możecie robić na Movie Star Planet. Jak widać, tutaj są wszyscy martwi, może w centrum handlowym ktoś będzie żywy. Nie dosyć, że mój kanał schodzi na psy, to jeszcze Movie Star Planet schodzi na psy. Kto by pomyślał, nie? Bo przecież nie ma już tego od paru lat, że Movie Star Planet schodzi na psy. Chyba jestem zbyt szczera w tym odcinku. Dobra, napiszmy... Hejo. Czemu tańczysz jakieś dance'y z Fortnite'a? A, próbuję tutaj udawać debila na Movie Star Planet, ale się nie da, ponieważ... Ci wszyscy ludzie nie chcą ze mną kontaktu. Ej, to zupełnie jak w zwykłym życiu. Wow. Czemu jest tak mało czatów? Czy na Movie Star Planet naprawdę już większość ludzkości wyginęła? Halko, ja chcę tutaj z kimś popisać, poudawać debila. Hej, ładnie pachniesz. No kurde, pach... No nie! Pachaniesz, nie, pachniesz. Hej, ładnie pachniesz. Odpiszesz mi coś? Dam ci komplement. Czemu tutaj nikt nie jest żywy? O co chodzi? Czemu nikt się do mnie nie odzywa? Dlaczego ludzie mnie ignorują? Ten odcinek będzie się nazywał Próbuję udawać debila, ale ludzie mnie ignorują. Przysięgam wam. Kurde, no! Dlaczego to tak? No, hej! Nie ignorujcie mnie! O! Hej. Masz na imię? O, ale ładny przystojniak, idę go zarywać. Hej, śliczny. Jestem Sandra. Zawsze chciałam się nazywać Sandra. Sandra. Nie Patrycja, Sandra od dzisiaj jestem. Proszę mówić na mnie Sandra. Moja tulpa ma na imię Sandra. Łądnie i... Sora, mama weszła do pokoju. Nie mogę pisać z nieznajomymi. No kurde, no, szybciej! Znajomymi. A tak w ogóle jestem wega. No, nie wiem, z czego się śmiejesz. Z czego, ha? Powiem twojej mamie, że się śmiejesz. No nie! Śmiejesz ze mnie. A i co teraz, cwaniaczku? Ha, ha, ha. I co teraz, cwaniaczku? Nie wybrniesz. Ha, ha, ha. Weź, he, he. Ale co? Nie wiem, o co ci chodzi. O. Starkuńcy. W głowę się puknij, konfidencie, bo jak ja cię zaraz puknę, żal. Teksty z neta. Ha, 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 ha. Ty jesteś z neta. No ty też, lol. Booster pomoże ktoś w lewy, nikt. Idź sobie. Ej, a będziesz moim chłopakiem? Noobku. Sam jesteś noob! Mam 30 level, a ty który masz level, co? Który masz? Ha! 14 level! Noob! Nie rozumiem, o co ci chodzi. Mam 30 level, wcale nie jestem noobem. Czekam, aż naskarż się mamie. Nie...
na skarże, jak będziesz moim chłopakiem. Benek, możesz przestać gryźć biurko? O co ci chodzi? No ja też szukam chłopaka, niech mnie nie chce, za 20 lat. Za 20 lat to ja będę mieć 36 lat, będę starą panną z kotami. Ej no, nie mów tak, ej no nie mów tak. I need some love! Lecisz na mnie, widzę to. Ej, wiecie co? Boję się, że po tym odcinku, bo jak było tak, że ludzie po odcinku z Sugar Daddy, a kto normalny by chciał z tobą być? Ty. Dobra, dokończając. Po odcinku z Sugar Daddy pojawiły się multikonta, że szukają Sugar Daddy'ego i boję się, że po tym odcinku wszyscy zaczną budować debilów na Movistar Planet. Proszę was, nie róbcie tak. Jest spoko ta girl. No właśnie, jestem spoko laska, ziom. No nie uciekaj ode mnie! Nie wiesz, co tracisz! Halo! Nie uciekaj ode mnie, skarbeczku. Szukam tylko miłości, nie wiem, o co wam chodzi. Won ode mnie. Ładnie pachniesz. Odpowiedz mi coś, dam ci komplement. Powiem twojej mamusi, co gadasz w necie. A jak ma na imię, cwaniaczku? No kurczę, no! A jak ma na imię? Może samo to... No kurczę, no! Mówi Star Planet, przestańcie mi życie komplikować, tam masz lepszych. Nie! Wolę wolę blondynów. Oj, oj, nie popłać się. Nie mam kasy, ech. Jak mam się nie popłacić? Nie mam kasy. Nie mogę się więc popłacić. Ale ode mnie ucieka, Jezu. Jak nie mieć chłopaka na Movistar Planet? Poradnik. No i co mnie zakrywasz, no? Kurczę! Pocałuj mnie. Dzidziusiu, odejdź. Sam jesteś dzidzia. Dzisia napisałam, Jezu. A tutaj właśnie o to chodzi, żeby pisać niepoprawnie. Dzidzi... Masz trzy... Dwa latka już napiszę. Co oni tam gadają? Czego? Aha. Hym. No tak, ha, 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 ha. Nie posikaj się ze śmiechu. Naszczam ci na twarz. To lubisz pisinka? Co to? Ha, masz dwa lata i nie wiesz. No nie uciekaj ode mnie! Słuchajcie, a więc tak, to był poradnik jak być debilem na Movistar Planet, ale w tym macie jeszcze dwa poradniki, jak być debilem w Movistar Planet oraz jak być debilem na YouTube. Bądź po prostu mną.